Były minister finansów Leszek Balcerowicz. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry Dziś państwu. Dziś o świcie frank szwajcarski 3,13, euro 4,65. Czy nie nadszedł czas, by rządzący zaczęli ratować złotówkę? Nie jestem zwolennikiem i nie byłem zwolennikiem interwencji na rynku walutowym. I w tym sensie podzielam zdanie prezesa Skrzypka. Natomiast w czasach, gdy byłem prezesem NBP, to my nigdy nie mówiliśmy nigdy. To znaczy nigdy nie powiedzieliśmy, że wyrzekamy się tego instrumentu, ale uważaliśmy, że nie należy jego używać. I myślę, że czasy temu nie sprzyjają. Uważa pan, że jest taki poziom osłabienia złotówki, przy którym NBP jednak powinno wkroczyć na rynek walutowy? Nie uważam, żeby NBP powinien wyznaczyć sobie jakieś poziomy. Natomiast jakiś margines niepewności można otrzymywać. Ale nawiązując do tego, co pan powiedział, warto pociągnąć pewne skojarzenia. Słyszymy wielu polityków, którzy twierdzą, że rząd powinien się zdecydować na większy deficyt, czyli zaciąganie większego długu. Ale to, że złoty słabnie, wynika między innymi z tego, że zagraniczni posiadacze polskich obligacji je sprzedają, więc jak oni mogliby kupować nowe obligacje? Czyli jeśli byłby większy deficyt budżetowy, to obligacje musiałyby być wyżej oprocentowane, a zatem złotówka znowu by zaczęła spadać, tak? No to są takie sprzężenie, więc warto sobie pokojarzyć różne fakty. Panie profesorze, to w takim razie w czym kredytobiorcy mają upatrywać nadziei dzisiaj, widząc te straszliwe kursy franka szwajcarskiego, no bo nie on jest najbardziej czułą walutą. Nie mamy wpływu na to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, ani w Niemczech, ani w Iliwieniach. Mamy wpływ poprzez rządzących na to, co się dzieje w naszej gospodarce. Nie jesteśmy w stanie oczywiście całkowicie oddzielować od zaburzeń na rynkach światowych. Ja uważam, że zdyscyplinowana reformatorska polityka w Polsce jest najlepszym zabezpieczeniem się przed tymi burzami, choć oczywiście nie całkowicie. To jest najlepsze, co można zrobić. To nie naśladować niektórych złych przykładów na świecie, bo Polska nie powinna patrzeć na Stany Zjednoczone. My jesteśmy mniejszym zwierzęciem, powiedzmy borsukiem. Nie powinniśmy próbować naśladować słoni. No tak, tylko słonie są w kryzysie, borsuki są w kryzysie, wszyscy są w kryzysie, tak, a kredytobiorcy co miesiąc muszą płacić wyższe raty. Czy jest coś, co może tchnąć w ich serca nadzieję dzisiaj rano? Starałem się powiedzieć, co moim zdaniem jest najlepszym rozwiązaniem, właśnie reformatorska, i mam nadzieję, że różne weta, które do tej pory paraliżowały niektóre próby, na przykład reformę emerytalną, nie będą stosowane, bo to jest też bardzo ważne dla Polski, żeby nie było próby paraliżowania reform w Polsce. Pan mówi odpowiedzialna polityka rządu, a patrzymy na rząd i widzimy nerwowe szukanie oszczędności, widzimy dociskanie imadłym ministrów. Czy nie jest tak, że to jest jednak kompromitujące trochę dla rządu Donalda Tuska? Widzę ostatnio, że strasznie się namnożyło jasnowidzów, to znaczy tacy, którzy wiedzieli to, czego się nie dało wiedzieć 2 miesiące temu. Ja sobie przypominam, że 2 miesiące temu były zupełnie inne prognozy wzrostu gospodarki światowej, przedstawiane na przykład przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. I to, co w Polsce prognozowano odnośnie wzrostu z grubsza odpowiadało temu, co było wiadome na świecie. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Z własnego doświadczenia wiem, że praca skoncentrowana w czasie daje niekiedy lepsze efekty niż bardzo taka rozłożona. Takie akcyjne poszukiwanie oszczędności. Tak, pakietu 89 roku by się nie wprowadziło, gdybyś to było bardzo rozłożone w czasie. I jeszcze trzecia rzecz, proszę pana. Lepiej zrobić pewne rzeczy na początku, bo daje się wtedy, choć trudniejszą, to jaśniejszą perspektywę, niż grzęznąć w problemach później. Ale już w ostatnich miesiącach zeszłego roku było widać, że wpływy do budżetu malają. Czy nie należało w październiku, listopadzie, grudniu zastanawiać się nad oszczędnościami, a nie dzisiaj taką akcyjną akcją? No to ja wracam do tego, co już powiedziałem o tym, że mamy w tej chwili mnóstwo jasnowidzów. Jarosław Kaczyński mówi dziś w dzienniku, rząd nie rozwiązuje problemów, rząd je zamiata pod dywan. No ale trzeba by go zapytać, o co chodzi konkretnie, bo to jest przecież na poziomie sloganów. Ja akurat miałem okazję dotrzeć do 60. strony programu PiS-u. No, to jest 200 stron, więc się nie da przeczytać. Myślę, że mam takie wrażenie, że jako dokument propagandowy to jest ogromnie przegadane i mnóstwo samochwalstwa w tym wszystkim. To były te czasy, kiedy PiS rządzi, przypomnę, Samoobroną i LPR-em. To okazuje się, to były okresy bonanze. I zabawne jest to, że to, co oni przypisują sobie jako plusy, na przykład to, że zniszczono dobry nadzór bankowy, to, że skonsolidowano, czy zwiększono monopolizację w energetyce, to z punktu widzenia wiedzy ekonomicznej to są minusy. Panie profesorze, Jacek Rostowski to najlepszy minister finansów na czas kryzysu? Jest to bardzo dobry ekonomista. Jest bardzo dobrze, moim zdaniem, że mamy człowieka o takiej wiedzy i takim wykształceniu na tym stanowisku. A ja już słyszę od polityków Platformy Obywatelskiej, a może by tak Leszek Balcerowicz wrócił? No trudno mi komentować jakieś rozmowy. Podtrzymuję swoją opinię o Jacku Rostowskim. Rozumiem, że gdyby padła propozycja, pan nie zamierza wkroczyć drugi raz do tej samej rzeki. Bardzo dobrego ministra finansów. A nie uważa pan,
no, że jednak, znaczy, nie, bo jak zapytam, czy ze strachu pan by nie wszedł do tej samej rzeki, to pan powie oczywiście, że nie, bo w 89 roku były dużo większe wyzwania. Ale czy nie jest tak, że te 20 miliardów oszczędności, które rząd mniej więcej wynalazł, nie wystarczy? To znaczy, że lada miesiąc będziemy musieli szukać kolejnych? Tego się oczywiście nie da wykluczyć, bo nie wiemy tak naprawdę, jak się rozwinie sytuacja w gospodarce światowej. Jedno chciałem skorygować. To i nie 20, tylko 10. Mówimy 20, to jeżeli mówimy o wycinku, a mianowicie o budżecie centralnym, niesłusznie nazywanym budżetem państwa. Natomiast patrzymy na całość finansów publicznych i wtedy to jest 10 miliardów. Ja nie chcę lekceważyć tego ograniczenia wydatków bez pokrycia, ale dla ścisłości mówię, że to jest 10. Może jednak w tej sytuacji machnąć ręką na budżetowe kotwice, zadłużać się, żeby rozruszać gospodarkę, czyli... Czyli chować głowę w piasek. To jest taka recepta, chowajmy głowę w piasek, uciekajmy od rzeczywistości. Rozruszajmy gospodarkę, dajmy więcej kredytów. Znaczy, ci, co sprawmy, tak by ludzie kupowali, by byli bardziej optymistyczni. Rozumiem, ci to jak mówią, to no niech powiedzą, po jakim kosztem, jakim koszcie zadłużaliby Polskę. Ale nie będzie tak, że następne miesiące będą przynosiły coraz gorsze te wskaźniki budżetowe? To znaczy, że te dzisiejsze 10 czy 20 miliardów, nie wchodząc już w szczegóły, okaże się za mało? Znaczy, mamy dużo niepewności. Są tacy, którzy przedstawiają lepsze scenariusze. Profesor Jan Winiecki, bardzo poważny ekonomista. Jak i tacy, którzy uważają, że może być gorzej. I to obrazuje, że rzeczywiście mamy do czynienia z niepełną przewidywalnością. A pana zdanie będzie jak? Ja uważam, że nie należy wpadać w katastrofizm. Ten kryzys jest bardzo poważny, ale przecież jak wszystkie inne się kończy. Natomiast rząd powinien się na wszelki wypadek mieć próby rozwiązania trudniejsze czasy. Wszyscy mamy nadzieję, że one nie będą potrzebne, ale dobrze się przygotować, to mieć plany rezerwowe. Jutro 20. rocznica Okrągłego Stołu. Panie profesorze, myślał pan kiedyś, co by było z Leszkiem Balcerowiczem, gdyby nie ten mebel okrągłostołowy? Nie, to bym wyjechał do Wielkiej Brytanii, tak jak planowałem w sierpniu, kiedy 89 roku. I nikt by nie mówił, Balcerowicz musi odejść. No, znaczy, że to funkcjonuje jako żartobliwe określenie w kręgach młodzieżowych. Ale byłoby łatwiej. Panu przynajmniej. Nie. Leszek Balcerowicz, były minister finansów. Dziękuję bardzo. Dziękuję.